Pani marszałek, Wysoka Izbo, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu jest uczelnią z 75-letnią tradycją. Z Akademią związani są znani polscy trenerzy i sportowcy, w tym medaliści Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy. Dlatego jako posłanka z Wrocławia bardzo się cieszę, że na mocy tej ustawy zyska ona imię polskich olimpijczyków. Jednak korzystając z okazji, chciałabym poruszyć sprawę bardzo ważną dla tysięcy wrocławian i wrocławianek, mieszkańców Wielkiej Wyspy, całego miasta. Chodzi o trwającą wyprzedaż zabytkowych terenów kompleksu Stadionu Olimpijskiego. AWF wyprzedaje kolejne działki prywatnym inwestorom i deweloperom, którzy za nic mają zabytkowy i zielony charakter terenu. Był skandal z budową prywatnego akademika na terenie basenu, wstrzymany. Teraz mamy kwestię stadionu lekkoatletycznego. Chciałabym zaapelować do władz uczelni. Chrońmy Stadion Olimpijski. Dziękuję. Pan poseł Grzegorz Braun.